Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. Ostatni z nielicznych, generał brygady, pilot Tadeusz Sawicz, as polskiego lotnictwa, który brał udział w bitwie o Anglię, pilot dywizjonu 303, został 30 listopada pochowany na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Urnę z prochami zmarłego w Toronto bohatera II wojny światowej w miniony wtorek uroczyście odebrano na warszawskim lotnisku. Legenda, bohater i ostatni z nielicznych. Warszawa witała dziś w ostatnim pożegnaniu generała brygady Tadeusza Sawicza, polskiego pilota, ostatniego, który brał udział w bitwie o Anglię. Udział w bitwie o Anglię, jego bohaterstwo, jego zaangażowanie są wzorem dla nas, Polaków, a w szczególności dla pilotów i naszych sił powietrznych. Mówił minister obrony narodowej Tomasz Siemioniak podczas uroczystości przyjazdu urny z prochami na Wojskowy Port Lotniczy w Warszawie. Na uroczystości z całego świata zjechała się rodzina. Jadwiga Sawicz wspomina męża jako dobrego, skromnego człowieka. Fantastyczny dla mnie i w ogóle dla ludzi też. Był bardzo spokojny, bardzo opanowany, z bardzo mocnym charakterem. Zawsze dopinał swojego celu, jeżeli tylko mógł. Generał brygady, pilot Tadeusz Sawicz urodził się 13 lutego 1914 roku. Kochał latać. Był wyróżniającym się pilotem, bardzo aktywnym podczas działań wojennych. Brał udział we wszystkich bitwach II wojny światowej. Od powietrznej obrony Warszawy 1 września 1939 roku po paradę w Berlinie 9 maja 1945 roku. 20 października 1940 roku dostał przydział do legendy legendarnego dywizjonu myśliwskiego 303. Został odznaczony m.in. krzyżem Virtuti Militari, czterokrotnie krzyżem walecznych, brytyjskim i amerykańskim DVC. 3 maja 2006 roku prezydent Lech Kaczyński mianował go generałem brygady. Do końca życia mieszkał w Kanadzie. Choć tęsknił za ojczyzną, nie wrócił do Polski. Nie mogliśmy wrócić do Polski. I Polska trochę robiła trudności. Zresztą jego kolegów szereg wróciło, to nawet życiem przypłacili, prawda? Także nie wrócił, mimo tego, że miał tutaj ojca i matkę w Polsce, ale później pracował w liniach lotniczych za granicą w Anglii, potem w Kanadzie i latał do Polski służbowo. No i tutaj była dość duża grupa jego przyjaciół jeszcze z wojny. Także spotykali się przy każdej okazji. Generał Sawicz brał udział w ostatniej fazie bitwy o Anglię, jednej z najważniejszych bitew w historii powszechnej, rozstrzygającej wojenne losy Wielkiej Brytanii. W razie przegranej Hitler wkroczyłby na wyspy, mówi Group Captain z Królewskich Sił Powietrznych Tim O'Brien. Trzeba uczciwie przyznać, że bitwa o Anglię była jedną z najważniejszych bitew II wojny światowej i wkład polskich pilotów był w niej ogromny. Dowódca Sił Powietrznych całej operacji przyznał później, że bez polskich lotników nie byłaby tak decydująca. W bitwie o Anglię brało udział 145 polskich lotników. W samym dywizjonie 303 latało 18 pilotów, w tym 7 polskich asów lotnictwa. Wystarczająco szybko brytyjscy piloci poznali się na umiejętnościach i oddaniu polskich lotników, którzy też bardzo szybko zyskali sobie szacunek wśród innych pilotów. Angielscy piloci lubili z nimi latać, bo wiedzieli, że z nimi wszystko może pójść tylko lepiej. Piloci RAF-u i sił sprzymierzonych zestrzelili 1733 niemieckie samoloty. Wkład Polaków to zestrzelenie 203 niemieckich maszyn. W tym łupem dywizjonu 303 stało się 126 hitlerowskich myśliwców i bombowców. Za 2 lata powstanie polski film o asach przestworzy z dywizjonu 303. W środę 30 listopada w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono uroczystą mszę świętą za duszę zmarłego, a po południu generał pilot Tadeusz Sawicz spoczął na warszawskich Powązkach. Dziś odbyły się uroczystości pogrzebowe. Mszy świętej odprawionej w Katedrze Polowej Wojska Polskiego przewodniczył i homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego ksiądz generał Józef Guzdek. Teraz powrócił do ojczyzny, która była przedmiotem jego tęsknoty. Kończy się jego ziemski adwent. Doczesne szczątki spoczną w ojczystej ziemi, a dusza w Bogu. Generał Tadeusz Sawicz został pochowany na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach.
W uroczystościach wzięli udział wiceminister obrony narodowej, przedstawiciele dowództwa sił powietrznych, delegacja Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii oraz rodzina generała. Generał Tadeusz Sawicz urodził się 13 lutego 1914 roku. Skończył szkołę podchorążych lotnictwa w Dęblinie. Wraz z zakończeniem edukacji rozpoczął zawodowe latanie w eskadrze myśliwskiej. Doświadczenie przydało mu się już pierwszego dnia wojny w powietrznej obronie Warszawy. Brał udział w niemal wszystkich bitwach powietrznych II wojny światowej. Także w bitwie o Anglię, służąc w elitarnym i legendarnym dywizjonie 303. Otrzymał wiele odznaczeń, m.in. Srebrny Krzyż Virtuti Militari, czy angielskie i amerykańskie DFC. Do końca utrzymywał kontakty z przyjaciółmi z czasów wojny, mówi wdowa po generale Jadwiga Sawicz. Przedtem były duże grupy przyjaciół, spotykaliśmy się tu w Polsce też. I mąż zawsze, zawsze bardzo sobie to cenił, przyjaźń. Byli zżyci ze sobą. Bardzo, bardzo wszyscy. Polscy piloci, którzy na kartach historii zapisali się dzięki bohaterstwu i świetnym umiejętnościom pilotażu, są wzorem dla młodego pokolenia lotników. Adepci latania mogą się od generała Sawicza wiele nauczyć, podkreśla dowódca sił powietrznych generał Lech Majewski. Jego długie życie, 97 lat, to prawie tyle, co historia lotnictwa. Do tej pory jego zasady dowodzenia, szkolenia i przykłady patriotyzmu, oddania dla ojczyzny są dla nas przykładem, który będziemy dalej kontynuować. To właśnie o polskich pilotach biorących udział w bitwie o Anglię Winston Churchill powiedział, że jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. A teraz zapraszam na dalsze wiadomości z Polski przygotowane przez Telewizję Trwam. Ubiegła niedziela, pierwsza niedziela Adwentu, rozpoczęła nowy rok liturgiczny. To czas niezwykły, w którym budzi się w sercach oczekiwanie na powrót Chrystusa i wspomnienie Jego zstąpienia na ziemię, mówił podczas modlitwy Anioł Pański na placu świętego Piotra papież Benedykt XVI. Swe południowe rozważanie Ojciec Święty poświęcił dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus mówi nie tylko do swych uczniów, ale kieruje do nas wszystkich wezwanie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Jest to zbawienne wezwanie przypominające nam, że życie nie tylko ma wymiar doczesny, ale jest przerzucone ku temu, co ponad, niczym roślinka, która wypuszcza pączki i otwiera się ku niebu. Roślinka myśląca, człowiek, obdarzona wolnością i odpowiedzialnością, ze względu na które każdy z nas zostanie wezwany do zdania sprawy z tego, jak przeżył, jak wykorzystał swoje zdolności, czy zachował je dla siebie, czy też pozwolił im zrobić z nich użytek dla dobra swych braci. Na zakończenie Benedykt XVI udzielił wszystkim apostolskiego błogosławieństwa i skierował słowa pozdrowień. Niech poramy pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Cześć wiata kościoła każdego z nas znów przenika atmosfera refleksji, nadziei, radosnego oczekiwania. Ożywa w nas promienie narodzin Mesjasza, Zbawiciela, zapowiedź. Jego powtórnego przyjścia w chwale. Czuwajmy, by nasze serca, myśli, uczucia, pragnienia były bez zarzutu cieni Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na czas adwentowego czuwania serca wam błogosławim. W miniony poniedziałek minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przemawiał na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej. Apel, z jakim szef MSZ-u zwrócił się do Niemiec o obronę euro i przewodzenie reformom Unii Europejskiej w czasie kryzysu, wywołał ostrą reakcję polityków PiS-u i Solidarnej Polski. Wczorajsze wystąpienie szefa polskiej dyplomacji w Niemieckim Towarzystwie Polityki Zagranicznej już zostało okrzyknięte historycznym. Zresztą sam Sikorski nie unikał pompatycznych zwrotów. Prawdopodobnie będę pierwszym polskim ministrem spraw zagranicznych, który tak mówi, ale to powiem. Mniej się obawiam niemieckiej siły, niż zaczynam bać się niemieckiej bezczynności. I Bruksela, i Berlin słowa te powitały z zadowoleniem. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przyznała,
potrzebujemy jeszcze większej wewnętrznej integracji. Myślę, że Polska, nadal przewodniczy Unii Europejskiej, ma bardzo jasny pogląd, że współpraca gospodarcza i finansowa musi być zacieśniona. Sikorski zaproponował zmniejszenie i jednoczesne wzmocnienie Komisji Europejskiej, ogólnoeuropejską listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, połączenie stanowisk szefa Komisji Europejskiej i przewodniczącego Rady Europejskiej. Zdaniem Sikorskiego Niemcy powinny przewodzić reformom w czasie kryzysu, bo jak twierdzi, nikt inny nie jest w stanie tego zrobić. I te słowa wywołały największą burzę. Sikorski nie miał żadnych podstaw, by oferować Niemcom przywództwo w Unii Europejskiej, mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Sikorski złamał konstytucję, dlatego zdaniem rzecznika partii Adama Hoffmana zasługuje na Trybunał Stanu. Zapowiadając federację, zapowiedział jednocześnie, że Polska przestanie być krajem niepodległym. To jest wprost expressis verbis przecież zapisane w polskiej konstytucji. No bo nie jest niepodległością bycie częścią federacji. Część federacji zbywa się swoich praw, suwerennych praw przynależnym narodom, państwom. Chociażby prowadzenia polityki zagranicznej, czy też prowadzenia polityki makroekonomicznej w wymiarze gospodarczym. Więc jeśli mamy się zbyć na rzecz superunii, a w tej superunii, jak mówi Sikorski, władcą i hegemonem, czy tym najsilniejszym mają być Niemcy, którzy i tak faktycznie już dziś są, no to to jest inna unia niż ta, do której wchodziliśmy. PiS poprze wniosek Solidarnej Polski o wotum nieufności dla Sikorskiego. Oba wnioski o Trybunał Stanu i dymisję Sikorskiego są kuriozalne, komentuje poseł PO Paweł Olszewski. W tym, że plany polskiej polityki zagranicznej Sikorski przedstawił nie w Sejmie, a w Berlinie, nie widzi nic niewłaściwego. Przyjdzie moment, przedstawi również i w Polsce. Co roku odbywa się debata na temat polskiej polityki zagranicznej i z całą pewnością minister Sikorski również tutaj zabierze głos. To prowokacja, uważa Witold Waszykowski, były wiceminister spraw zagranicznych i poseł PiS. Zwłaszcza pomysły, by to komisarze unijni nadzorowali budżety narodowe. To znaczy, że ktoś z Brukseli nadzorowałby, jak zbierają podatki w Polsce i na co te podatki wydajemy. Czy wydajemy na obronę, bezpieczeństwo, infrastrukturę, ochronę naszych dzieci, szkolnictwo naszych dzieci. To jest utrata suwerenności, to jest zaprzeczenie kilkuset lat rozwoju państw. Równie surowo słowa Sikorskiego ocenia europoseł PiS Janusz Wojciechowski. Minister Sikorski zaproponował likwidację niepodległości państwa polskiego. Powinien być za to natychmiast zdymisjonowany, a to co zrobił, to działanie przeciw niepodległości Polski, jest określane w kodeksie karnym jako zdrada stanu. Wszystko wskazuje na to, że wystąpienie szefa polskiej dyplomacji w Berlinie to nie tylko kij w mrowisko. Tydzień wcześniej list z podobnymi postulatami wysłał do posłów Bundestagu szef niemieckiego MSZ Guido Westerwelle. Mówił o konieczności podporządkowania polityki gospodarczej, fiskalnej i budżetowej poszczególnych państw decyzjom Unii. Jeśli dane państwo objęte programem pomocy Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego nie będzie w stanie wypełniać szczegółowych warunków wsparcia, zostaną mu narzucone konkretne rozwiązania budżetowe. Byłyby na przykład możliwe cięcia wydatków lub poszukanie nowych źródeł dochodu. Ponadto jako ostateczność rozważana jest możliwość zastosowania dalej idących środków, łącznie z aktywnym wsparciem pewnych kroków administracyjnych. Oznaczałby to na przykład konieczność uzyskania zgody na uchwalenie naszego budżetu w urzędach Unii. Tę tezę Sikorski ujął podobnie, poszedł nawet dalej. Komisja i Eurogrupa uzyskałyby prawo do szczegółowego badania i wyprzedzania wszystkich głównych planów reform gospodarczych, których skutki mogłyby być odczuwalne w strefie euro. Nakładałyby sankcje na kraje niewdrażające zaleceń politycznych. Jak się okazuje, to już nie tylko plany. Irlandzki projekt budżetu na przyszły rok przed przekazaniem go do parlamentu w Dublinie trafił do Komisji Budżetowej niemieckiego Bundestagu. Mówienie o federalnej Unii Europejskiej jest sprzeczne z konstytucją, przypomina dr Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista. A żeby Rzeczpospolita stała się członkiem jakiejkolwiek federacji, to trzeba byłoby zmienić konstytucję w ten sposób, ażeby uczynić możliwym uznanie, że nasza suwerenność zostaje przekazana w innym zakresie, aniżeli to jest obecnie, na rzecz tej federacji.
Korupcyjny skandal w Polskim Związku Piłki Nożnej nabiera rumieńców. Czy prezes PZPN Grzegorz Lato poświęci swoją prawą rękę, aby ratować twarz i odwoła Zdzisława Kręcinę, sekretarza generalnego związku? Takie pytanie stawiano przed środowym posiedzeniem zarządu PZPN. Prezes PZPN Grzegorz Lato, czując na plecach oddech wymiaru sprawiedliwości i ultimatum, jakie postawili mu niektórzy członkowie zarządu, postanowił poświęcić swojego wiernego przyjaciela Zdzisława Kręcinę, sekretarza generalnego związku, który stracił dziś swoje stanowisko. Z dniem 30.11.2011 roku przestał pełnić swoją funkcję pan wiceprezes. Tyle mam państwu do powiedzenia. Panie prezesie, nie ma komentarzy dzisiaj i nie my. Pierwsza ze zmian personalnych przed euro. Wydaje mi się, że korzystna dla związku. Mam nadzieję, że za tym pójdą również decyzje merytoryczne co do zmian w funkcjonowaniu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Stało się tak w związku z korupcyjną aferą dotyczącą przetargu na budowę nowej siedziby PZPN-u. Na ujawnionych nagraniach słychać głosy Grzegorza Laty i właśnie Zdzisława Kręciny, którzy zastanawiają się, co zrobić z milionem złotych. Główny opozycjonista obecnych władz PZPN Kazimierz Greń domaga się jeszcze dymisji prezesa. Jest to skandal na skalę kraju. Przy takim przejść to powinien, ci dwaj panowie powinni natychmiast podać się do dymisji. Odwołanie Kręciny nic tak naprawdę jednak nie zmieni, bo cały system związku jest źle skonstruowany. To generacja ludzi, którzy do sportowego biznesu dostali się w latach 70., tłumaczy Paweł Zarzeczny, dziennikarz sportowy. Świat wartości. Absolutnie im nieznane, obce pojęcia, tak? To świat dolara się już wówczas zaczął budować i tworzyć. No więc ta generacja dzisiaj ona rządzi w klubach. Ci piłkarze są dzisiaj dyrektorami sportowymi, prezesami PZPN-u również, doradcami. Dlatego też jedynym rozwiązaniem patologicznej sytuacji w PZPN-ie jest likwidacja wszystkich jego struktur, uważa Adam Hoffman, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Dopóki się nie zlikwiduje PZPN-u i nie zakaże obecnym działaczom funkcjonować w następnym związku piłkarskim, to będzie niestety relikt starego systemu. Nie wiadomo tak naprawdę, ile niejasnych interesów przez lata prowadził Polski Związek Piłki Nożnej. Niewyjaśniona zostaje również kwestia kart kibica reprezentacji Polski. Pierwszeństwo ich zakupu mają polscy kibice. Tymczasem okazało się, że karty wypływają do Anglii, Szwajcarii czy Włoch. Co więcej, ich cena jest znacząco zawyżona, mówi Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski. Ta karta, to jest taka plastikowa, kosztuje tam parę groszy, dosłownie parę groszy, wyrobienie tej karty zostało sprzedane przez Polski Związek Piłki Nożnej jakiejś zagranicznej firmie, która w tej chwili kibic musi płacić 32 złote za coś takiego. Dzisiejsze zamknięte obrady zarządu mogą okazać się kluczowe dla przyszłości całego PZPN. Grzegorz Lato nie zdołał uratować Zdzisława Kręciny. Teraz jego władza może zacząć słabnąć. Kolejne kłopoty może oznaczać śledztwo w sprawie korupcji, które teraz będzie prowadzić prokuratura okręgowa w Warszawie. Ograniczenie nauki języka polskiego w polskich szkołach na Litwie oraz ujednolicenie rozszerzonej matury z litewskiego to główne zmiany, jakie w litewskim systemie oświaty wejdą za rok wraz z nową ustawą. Polacy mieszkający na Litwie mówią, że to dyskryminacja, a polski rząd przez nieudolne negocjacje ze stroną litewską pozostawia ich samym sobie. Porozumienia nie ma i nie wiadomo, czy będzie. Prace polsko-litewskiego zespołu ekspertów do spraw edukacji zakończyły się bez wspólnych ustaleń. Nasza wyciągnięta dłoń zawisła dziś w powietrzu. Andrzej Halicki, poseł Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych minionej kadencji, finału rozmów nie chce nazywać porażką. Silny i ten, który ma rację, powinien w sposób konsekwentny prezentować swoje racje, natomiast kompleksy są dziełem słabszego. Ale dla Jacka Kurskiego z Solidarnej Polski rząd w tych negocjacjach nie stanął na wysokości zadania. Jest czymś kompromitującym dla Donalda Tuska jako kraju, jako premiera kraju sprawującego prezydencję w Unii Europejskiej, że nie potrafi wykorzystać unijnych zapisów zakazujących dyskryminacji ze względu na mniejszość etniczną czy narodową do wywarcia skutecznej presji na Litwę. Bo Polacy mieszkający na Litwie skarżą się właśnie na dyskryminację, mówi Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie. Że niestety ktoś chce nas zastraszyć, ale nie da się nas zastraszyć, bo żyjemy na własnej ziemi od dziada, pradziada i po prostu chcemy normalności.
punktem sporu jest ustawa oświatowa. Zgodnie z nią od 2013 roku w szkołach zarówno litewskich, jak i mniejszości narodowych egzamin maturalny z języka litewskiego zostanie ujednolicony. Problemem jest to, że w tych placówkach program nauczania znacznie się różni. Szkoły państwowe nauczają języka litewskiego jako ojczystego w szerszym wymiarze godzin. Placówki mniejszości narodowych traktują litewski jako język państwowy. Dodatkowo w polskich szkołach ma zostać zniesione nauczanie w ojczystym języku, między innymi historii czy podstaw wychowania patriotycznego. Problem wokół ustawy eskalował od kilku miesięcy. Były masowe protesty i strajkujący uczniowie w 70 polskich szkołach. Rodzice są zdeterminowani, żeby w ogóle nie wypuszczać dzieci do szkoły albo w jakiś sposób, inny sposób, znaczy nie chodzić na lekcje. Premier Donald Tusk przed wyborami odwiedził Polaków mieszkających na Litwie i obiecał, że w sprawie oświaty powoła zespół wiceministrów i ekspertów, który wypracuje kompromis. Powstaną rekomendacje, które pozwolą nam rozwiązać ten problem, który dzisiaj ma taki dość nabrzmiały charakter. Od września trwały polsko-litewskie negocjacje. Odbyły się spotkania w Truskiennikach, Warszawie, Wilnie, Augustowie i Trokach. Wszystkie zakończyły się fiaskiem.